Witajcie. Dzisiaj taka akcja. Trzeba, słuchajcie, zmienić świece w samochodzie. A zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj szykuję się do wyjazdu. Tu mam świece jakieś takie. Specjalnie kupiłem nowe. Auto trochę takie przygotowane. Ale teraz zobaczcie, co się będzie działo, jak auto odpalę. Zobaczcie, jak to chodzi. Jak czołg. I uwaga, teraz się zacznie. Teraz już lepiej chodzi na wszystkie gary, ale zobaczcie, zaczyna dymić. Ja stanę z drugiej strony, żeby na mnie nie leciało. I zobaczcie, coraz mocniej. No i taka sytuacja nie jest normalna. Bo tu się robi parowóz z tego auta. Idę, słuchajcie, po klucze do szopy. A tymczasem zaraz wrócimy, zobaczycie, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że to tylko świece, że nic poważnego. No ale ten. A przy okazji jeszcze, słuchajcie, bo dzisiaj rano rozmawiałem też z kolegą. No i się mnie pyta, próbowałeś odpalić ciapka? No ja mówię, nie próbowałem. A weź no go odpal. Niech on nim nigdzie nie będę, bo na kapciu jest. Ale odpalić mogę. Dobra. Gaz do dechy. Gdzie ten przyspieszacz? O. Dobra, jest. Tam się Toyota na razie niech się tam robi. Dobra. No i co? Aha, stacyjka. No ciekaw jestem. Kurczę, on tyle stał. Ej, bo nie widzę tutaj. O, to jest tu, dobra. O, pyk. Jest. O, no nawet. Zadymił, ale po takim długim staniu. No nie wiem, czy tu widać ciśnienie, prawie 3, całkiem nieźle. No, wystarczy. Odpalić odpalił, jest bardzo dobrze, ale idziemy zobaczyć, słuchajcie, do Toyoty, bo dzisiaj ona będzie gwoździem programu. Dzisiaj jest ciepło, słuchajcie, to widzę, że nawet szybko się zagrzała, bo efekt jest taki, że widzicie, wygląda na to, że tutaj już tego dymku mało co ledwo puszcza, a silnik chodzi równo. Tam nie patrzcie, bo tłumik jest troszeczkę, rzeczywiście pozostawia do życzenia. Ale muszę to z mechanikiem po prostu zrobić. Ale chłop nie ma czasu. A ja nie mam kanału, więc tak mi... No bez kanału to trochę... Nie ma jak tego tłumika zmienić. No ale wygląda na to, że wszystko dobrze, no. W każdym razie...
taki jest efekt. Trzeba wziąć klucze. No i będzie. Będzie, słuchajcie, robota. Jakie tam będą klucze potrzebne? Być może 17. Weźmiemy dwie. 19 by się chyba też przydała. A 19 miałem tutaj. O. 19. No i w sumie potem zobaczymy, to sobie będę na bieżąco. Wezmę jeszcze 14, bo to jest Japończyk. 13, 10. Więc to różnie z nimi jest. Ale zobaczymy, jak to się, słuchajcie, wszystko tutaj potoczy. Nie patrzcie na bałagan, bo to nie o to chodzi, ale kurczak, trzeba by tu posprzątać, no. Tylko kiedy, to tyle roboty na człowiek sam. Tam już drzewo prawie całe zniknęło, więc będę zabierał następnym razem stamtąd. Dobra, słuchajcie, teraz tak, gdzie to się, jak to się, fotel muszę na pewno zdjąć. No słuchajcie, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać, tu już jedna śruba odkręcona od mocowania fotela, tu druga odkręcona od mocowania fotela, tam mój pomocnik z drugiej strony też odkręca. Sprawdzam, tu jeszcze trzeba będzie jeszcze jedną znaleźć też z drugiej strony. No i te cztery śruby jak pójdą, fotel podnosimy do góry i tu powinien być dostęp do silnika. Jak będzie dalej, to się okaże, zobaczymy. Zaraz będziemy ściągali fotel. No słuchajcie, fotel zdjęty. Tutaj trzeba teraz, widzę, jeszcze zdjąć ten lewarek i tutaj tą chyba osłonę, to mocowanie tego lewarka też. Tutaj się wsuwa. To. O! Klucze, zestawy. O, popatrzcie. Trzeba, słuchajcie, może to 13 tym razem. Albo 12, nie? Jasne, że 12. Przecież to nie może tak być, żeby były normalne klucze. Jak trzeba. To idziemy po klucz 12. O, a tu jest... Nie, tu będą dwie 12. Nasadowy, daj nasadowy 12. O, i tu, tak jest, tam druga śruba jeszcze, aha, tu jeszcze widzicie, tą obudowę też trzeba. O, aha, bo on jest jeszcze na zapinki, tak, jeszcze widzicie naciągacze, to wymyślili, żeby się tywanik nie ten tegował się. O, i to jest ta pokrywka, słuchajcie. Czyli co, jeszcze to? Ale fajnie, no kurde, blade. No, słuchajcie, tu jest jeszcze taka pokrywa. Pod tą pokrywą są świece. Tu wyjąłem jedną fajkę. Sprawdźmy jeszcze, żeby tam tej świecy nie łamać, bo to dopiero byłaby afera. Nie lubię tej roboty ze świecami, powiem wam. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić w takim przypadku, jak wam pokazałem. Zresztą to rozmawiałem też z kolegą, ze szwagrem na ten temat. No i obydwoje mówią, sprawdź świecę na dzień dobry, bo to trzeba będzie być może świecę wymienić, a jest to pierwsza rzecz, którą trzeba by zrobić. I jednocześnie najtańsza. No ale teraz ją wyjąć. Ale głupio to wymyślili. No i pierwsza świeca wymieniona. To jest poważna robota. Możecie się tam śmiać, ale ja naprawdę tego nie robiłem. Ostatnio to może... Jak miałem jawkę, jakieś 30 lat temu, może jeszcze wcześniej, ale to co innego w jawce zmieniać,
a co innego w samochodzie. Specjalnie to tak zrobili, że widzicie? I to właśnie to jest to, o czym mówiłem, że w tych nowych to wszystko robią, żeby człowiek miał problemy, słuchajcie, z tym, żeby samemu coś tam zrobić. Sprawdźmy gwint. No gwint jest dobry. Ten sam, ta sama długość. O, i tu się wkręca. No, a jak okaże się, że efekt będzie cały czas taki sam, takie badziewie, słuchajcie, że ten silnik nie będzie pracował jak trzeba, no to jak już będę na miejscu, kupię te przewody tutaj wysokiego napięcia, ale to razem z fajkami, widzę chyba, bo nie wiem, to nie są takie właśnie jak w naszych autach było kiedyś, że wystarczyło przewody wymienić i to wszystko tu razem z fajką. Ważne jest, słuchajcie, żeby ten klucz był centralnie w osi mniej więcej, tutaj tak, o, w samym środku, bo jeżeli byśmy go skrzywili, możemy złamać świecę, a jak złamiemy świecę, to będzie kicha. I bardzo dobrze, lepsze to, słuchajcie, niż siedzenie całymi dniami przed kompem, bo potem są tego efekty, że człowiek dziki taki wyrasta. A tu pobawi się, wyszaleje, naoddycha świeżym powietrzem, nabiega na lata i cały szczęśliwy. I o to chodzi. Także komputer to ma być narzędzie jak wiertarka. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, że mieszkacie cały czas, śpicie, jecie z wiertarką? No nie, bez sensu, nie? Tak samo właśnie jest tutaj. Komputer to jest narzędzie. To nie jest coś, z czym się spędza czas, tylko to jest zwykłe narzędzie, jak ten klucz. Korzystam z niego, bo potrzebuję wymienić świecę. Tak z komputera potrzebuję skorzystać, żeby sprawdzić, na przykład przesłać jakiś film dla Was. No i to do tego służy, a potem coś porobić, coś na zewnątrz. Fajnie tak jest, powiem Wam. Jest dużo lepsze życie takie. Spróbujcie tak. No, idziemy powolutku do przodu. Trzecia świeca właśnie się wymienia. No to szybki jesteś. Dobra. Trzecia wymieniona. No i teraz ostatnia, czwarta. O, a tu jeszcze to trzeba, widzicie. To kurczę, elegancko wszystko porobione, słuchaj, ta no. O, jest i czwarta. A takie trochę kiszkowate, no. O. No. I tu już jest. O, czwarty. Jest. No i słuchajcie, teraz można wobec tego sprawdzać, czy to będzie łazić. Odpalamy. No i słuchajcie, od razu łaz. Sprawdźmy dymek. Nie ma. Czyściutko. No chyba, czyli to były świece. No to, jak dla mnie, słuchajcie, świetna wiadomość. Bo teraz jeszcze chodził na ssaniu.
dobra, dobra. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Jakby mu coś tam nie pasowało, nie? Może obroty coś. Trochę gazu poszło, ale musiałem mu tak przydepnąć, żeby zobaczyć też, jak on się zachowuje. Zanim go będę składał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja go gaszę i zrobimy teraz przerwę. On sobie postoi tutaj, nie wiem, z pół godziny, z godzinę. Niech się ostudzi i jak ostygnie, odpalimy go jeszcze raz i sprawdzimy efekty. To na razie tyle. No, słuchajcie, silnik wystygł. Sprawdzimy, co tu słychać. Słuchajcie, jeszcze sprawdźmy temperaturę. Dokładnie zero. No, coś tam. Jeszcze niewyraźnie. Ale zobaczmy, co tu się będzie działo teraz. Dymek jest. Jedziemy zobaczyć. Siadaj!